Patrycja Soliman od lat spełnia się jako aktorka, występując w takich produkcjach jak m.in. Pianista, Dzień Świraczy Karol, Człowiek, który został papieżem. Niemniej jednak mało kto pamięta, że na początku swojej kariery stała się bohaterką medialnego skandalu. Miało to miejsce za sprawą głośnego romansu z Adamem Ferencym. Relacja Soliman i starszego od niej o 30 lat aktora wywołała swego czasu w mediach prawdziwą burzę, gdyż Ferency od wielu lat był żonaty. Romans pary rozpoczął się na planie filmu Jana Jakuba Kolskiego Jasminum z 2006 roku. W produkcji wystąpiło wielu doświadczonych aktorów, w tym Janusz Gajos, Bogusław Linda oraz właśnie Adam Ferency, który stracił głowę dla młodszej koleżanki z planu. Jak przypomina po latach magazyn Viva, mówiło się nawet, że był gotów zostawić dla ukochanej swoją żonę, teatrolożkę Małgorzatę Dziewulską, z którą ma dwójkę dzieci. Ostatecznie jednak ich historia potoczyła się zgoła inaczej. Gdy Patrycja zaszła w ciążę, Ferency oznajmił jej, że nie ma zamiaru porzucać dotychczasowego życia. Gdy na świat przyszła ich córka Franciszka, ich związek zakończył się. Aktor wrócił do swojej żony. Doniesienia o romansie pary wywołały w mediach niemały skandal. Jak przypomniał ostatnio serwis Plejada, związek z żonatym aktorem odbił się również na karierze Soliman, która po urodzeniu córki przestała otrzymywać zawodowe propozycje. Mimo to aktorka w wywiadach podkreślała jednak, że nigdy nie żałowała tego, w jaki sposób ułożyło się jej życie. Nigdy nie miałam dylematu, kariera czy dziecko. Los zdecydował za mnie, ale cieszę się, że stało się, jak się stało, mówiła przed laty w programie Twoje Imperium. W wywiadzie dla Gali z 2008 roku Patrycja Soliman podkreślała, że córka jest dla niej najważniejsza i dzięki niej zapomina o wszelkich trudnościach. Przyznała także, że córka przewartościowała jej życie. W rozmowie po raz kolejny zapewniła jednak, że nie żałuje, że została mamą będąc u progu swojej kariery.